W Oleśnie powstanie nowy dom pomocy społecznej. Inicjatywa warta 3 miliony złotych ma być miejscem, w którym znajdzie opiekę 20 osób niepełnosprawnych. Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Ten budynek będzie posadowiony w miejscowości Wysoka, w samym centrum wioski, naprzeciwko kościoła, obok Centrum Kultury, które funkcjonuje w Wysokiej. Więc bardzo się z tego cieszymy, bo to jest pierwszy taki tego typu obiekt, a chcielibyśmy jeszcze w dwóch innych miejscowościach tego typu obiekt posadowić. Budynek jest wyceniony, w tej chwili budowa tego budynku na około 3 miliony złotych, prawie 100% dotacja, to balsam na duszę. Podpisujemy umowę z gminą Olesno na realizację zadań w zakresie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami. To ponad 3 miliony złotych z resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Programu, w którym akurat gmina Olesno będzie budować takie centrum opiekuńczo-mieszkalne na terenie swojej gminy. Obejmie swoim zasięgiem osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i będzie to, chyba tak jest w planach, że będzie to centrum dla 20 osób.